Witam w swoim nowym filmie. W tym filmie chciałbym Wam opowiedzieć, a konkretnie przestrzec przed dalekimi podróżami samolotem w obecnym czasie. Wraz z żoną ustaliliśmy, że nie będziemy może w tej chwili otwierać ten internet kafe tutaj na Filipinach, tylko ja wrócę do Polski, a za jakiś czas, jak żona wyrobi dokumenty dla Oliwii, konkretnie paszport i wizę dla siebie, dołączy do mnie i będziemy przez jakiś czas mieszkać w Polsce, dopóki ja nie osiągnę wieku emerytalnego. Ponieważ nie wiem, czy pewno większość moich widzów nie wie, ja nie posiadam żadnej emerytury i nie posiadam żadnych dochodów w Polsce. Na razie żyjemy tutaj z oszczędności, więc bardzo nie mam wyboru, muszę się za coś wziąć. Jak nie tutaj, to muszę niestety do Polski wrócić, ale z tego co widzę, to wrócić się raczej nie da. Będzie ciężko, więc musimy tutaj otworzyć jakiś interes, tak jak już wcześniej mówiłem. Ale chcę nie o tym mówić, bo chcę powiedzieć, jaka spotkała mnie przygoda podczas mojego wykupionego lotu do Polski. Otóż wykupiłem bilet do Polski przez bilet ten był przez z Cebu do Manila, Manila Singapur, Singapur Dubaj, Dubaj Warszawa. Kupiłem ten bilet dlatego, że był to bilet najtańszy, mimo że i tak był dużo droższy niż ten, który przyleciałem na Filipiny. Na Filipiny przyleciałem za 1700 zł, a teraz najtańszy bilet powrotny, jaki znalazłem, to wynosił ponad 2700 dla jednej osoby. Ale o co chodzi konkretnie? Nie mogłem zrealizować tej podróży, ponieważ okazało się, że jak dotarłem na lotnisko w Cebu, już od razu pani mi powiedziała, że jakieś są problemy w Singapurze. Problemy, wiadomo o jakie problemy teraz chodzi. No i nie bardzo chciałam wydać kartę pokładową, ale po namyśle wydano mi tą kartę, tylko kazano mi podpisać jakąś deklarację, że nie będę miał pretensji do linii lotniczych Philippine Airlines. Że jeżeli tej swojej podróży nie zrealizuję, ale dokładnie nie wiedziałem o co chodzi. Wydano mi kartę pokładową tylko do Manila. Doleciałem do Manila, miałem następny samolot dopiero rano. Całą noc siedziałem na lotnisku, rano okazuje się, że nie mogę lecieć, ponieważ zablokowany jest tranzyt przez Singapur. Mimo że ludzie wsiadali do samolotu, lecieli do Singapuru. Ja nie mogłem lecieć ze względu na to, że miałem wykupiony bilet tranzytem. A tranzyt niedozwolony. No i obejrzyjcie, co dalej się stało.
wracam do Polski. Jesteśmy w trakcie jazdy na lotnisko. Sąsiad nas tu wiezie i zatrzymaliśmy się w takim przydrożnej jadłodajni, czyli taki food street, zjeść jakąś rybę. Tak to wygląda okolica. Właśnie jemy coś takiego, taką rybę, jakiś ryż zawinięty, nie wiem co to jest, jakiś jakąś, nie wiem co to za opakowanie, trudno mi to powiedzieć. Już mówię co to jest, cebuano to się nazywa posok, to jest ryż zawinięty, jakieś liście palmowe. Jesteśmy w porcie lotniczym Cebu. Ja przygotowuję się do wylotu, ale Minet przyjechała ze mną, żeby mnie odwieźć na lotnisko i zaraz niedługo będzie potem wracać z sąsiadem, który przywiózł mi swoim samochodem. Niedługo się z Minet rozstaniemy na jakiś czas. Mam nadzieję, że Minet niedługo z naszą córką przyleci do Polski, jak to załatwia wszystkie sprawy. To znaczy paszport dla Oliwii, wszelkie dokumenty, żeby wyrobić dla Minet wizę do Polski. Mam nadzieję, że uda się to w jak najbliższym czasie. A mamy plany takie, że teraz będziemy mieszkać w Polsce, ale jak ja osiągnę wiek emerytalny, to planujemy z powrotem wrócić na Filipiny. Ale to tak na wstępie, bo nie wiadomo jak sytuacja w życiu się potoczy i jak los będzie nam sprzyjał ze wszystkim. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok i nasze plany się zrealizują. Wracam do domu, do Polski. Minet zostaje tutaj. Ale powiem tak. Lecę trochę z napięciem, ponieważ teraz lot to jest coś okropnego. Ile przygotowań. Musieliśmy zrobić, uzyskać zezwolenie, że mogę sobie wyjechać po prostu z miejsca zamieszkania. I w dodatku musiałem zrobić test na koronawirusa. I byłem niepewny, czy to wszystko będzie wszystko w porządku, bo bilet miałem wykupiony bez ubezpieczenia. Jakby test wypadł pozytywnie, to straciłbym pieniądze, ale mam nadzieję, że nie stracę, że dolecę do domu, ponieważ test jest ok. Wynik przyszedł, mam na telefonie, że wynik testu jest negatywny i uprawnia mnie do lotu. A lot mam, lecę teraz z Cebu do Manila. W Manila mam przesiadkę na Singapuru. Z Singapuru liniami Emirates do Dubaju i z Dubaju do Warszawy. Także mam trzy przesiadki, bardzo długi lot. Ponad dwie doby w trasie przede mną. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo dzisiejsze latanie to jest po prostu loteria. Nikomu nie polecam latania w obecnym czasie, dopóki się to wszystko nie uspokoi. Przed chwilą
się odprawiałem. Mam bilet wykupiony z Cebu do Manila, Manila Singapur, Singapur Dubaj, Dubaj Warszawa. Odprawiali mnie tak długo, że nie i wyszło tak, że musiałem podpisać deklarację, że nie wiadomo, czy polecę z Manila do Singapuru i z Singapuru do Dubaju dalej, bo jest jakiś problem z koronawirusem. Przeklęta podróż. Nie wiem, co jutro będzie. Jestem tak zdenerwowany, że szok. Nie życzę nikomu takiej podróży samolotem w obecnym czasie. Niech lepiej wszyscy siedzą w domu i nikt się nigdzie nie wybiera, bo to jest tragedia. Tragedia, co się dzieje. W ogóle na lotnisku jest mało ludzi. Masakra, no i po prostu brak słów. Właśnie siedzę na poczekalni lotniska Manila, terminalu numer 1. I mam sporo czasu do jutra, do godzin porannych. Nie wiem, dokładnie 9, ale z minutami mam samolot do Singapuru. Mam nadzieję, że nie będę miał problemów z odprawą. Po tym nastraszeniu mnie przez kobiety, które mnie tam odprawiały na lotnisku w Cebu. Mam nadzieję, że będzie się to odbywało bezproblemowo. Nie wiem, jak będzie w tym Singapurze jeszcze, bo to o ten Singapur głównie chodziło. Tam może być jakiś problem, ale zobaczymy. Okaże się niedługo, jak dolecę do Singapuru. Jak coś, to na cały czas nagrywam, przestrzegam. Nie polecam podróży w tej chwili po świecie z tak długich tras, gdzie trzeba dokonywać kilku przesiadek. Wykupiłem ten lot z tyloma przesiadkami, bo był to w tym momencie najtańszy lot. Jak leciałem na Filipiny w roku 2020, w styczniu za bilet zapłaciłem 1700 zł. A teraz przy powrocie z trzema przesiadkami 2700, ale to i tak była najniższa cena, bo generalnie ceny się wahają ponad 3000. Drastyczny wzrost. No i stres. Nie polecam lotów teraz, żadnych lotów turystycznych w dalekie zakątki świata. Jak już tu maksimum po Europie. Także przestrzegam. Jak widzicie, siedzę teraz na przy wyjściu terminalu 3 w Manila i wracam z powrotem do Cebu. Musiałem zrezygnować z podróży, ponieważ nie wydano mi karty pokładowej na lot do Singapuru. Skontaktowałem się z liniami, z operatorem, u którego wykupowałem bilet. Czekałem na informację jakąkolwiek 7 godzin, zanim ktoś się ze mną skontaktował. No i zdecydowałem wraz z żoną, że rezygnuję z tej podróży i wracam z powrotem do Cebu. Niestety nikomu nie polecam podróży w obecnym czasie. To jest koszmar. Jak podróżowałem sporo po świecie, to nigdy czegoś takiego nie było. Pełno dokumentów, pełno problemów. To jest masakra. Wkurzony i zły po nieudanej podróży. Wracam z powrotem do punktu wyjścia. Siedzę i piję sobie kawę gorącą, bo po raz pierwszy na Filipinach zmarzłem. Bardzo ostro działa tutaj klimatyzacja na tym lotnisku i dlatego jest mi tutaj zimno. No i fakt, że już któryś noc nie śpię, to też wpływa na mnie negatywnie. To
też jest to pewnie powodem tego, że było mi zimno. Słuchajcie, wróciłem z tej nieudanej swojej podróży. Jesteśmy obecnie w mieście Szewu, bo moja żona wyjechała po mnie tutaj. No i właśnie idziemy jeszcze załatwić może jakieś trochę spraw związanych konkretnie z mamą odnośnie do mojej emerytury, bo ma jakiś problem. No i właśnie ja zmęczony, niewyspany, właśnie tak wygląda miasto Szewu. Właśnie tutaj Ines załatwia sprawy mamy emerytury, bo jakiś tam problem jest, nie wiem, nie wypłacają jej na czas, coś takiego. A ja sobie tutaj siedzę i na nią czekam. No jest właśnie urząd, odpowiednik polskiego ZUS-u. Obecnie jesteśmy w centrum handlowym w Cebu City. Niedługo wracamy autobusem do Bogo i potem Kolombata. Taką drobną przekąskę tylko sobie wzięliśmy. Podsumowując mój film, powiem tak. Jak już wspominałem wcześniej, siedziałem na lotnisku bardzo długo, czekając na informację jakąś od operatora, od którego wykupowałem bilet. Trwało to 7 godzin, zanim się ktoś ze mną skontaktował. Zaproponowano mi jakąś tam nową trasę, ale jeszcze do końca nie wiadomo jaką. Pani nie była jeszcze zorientowana, bo musiała dopiero to rozpatrzeć. Ale ja po wcześniejszej rozmowie z żoną, tak jak już mówiłem, zrezygnowałem z dalszej podróży i poprosiłem, żeby jak się uda, żeby mi anulowano tą trasę dalej z Singapuru do Dubaju, z Dubaju do Warszawy, ponieważ te loty jeszcze nie były zrealizowane i można było wycofać pieniądze. No i ta pani tak zrobiła. No i musiałem zapłacić jeszcze kwotę manipulacyjną w wysokości 85 zł, a zwrócono mi na konto 1950 zł. Za cały bilet zapłaciłem 2700, no i plus do tego, że musiałem wykupić bilet powrotny do Cebu, jeszcze 300 zł, to na tej całej imprezie straciłem jakieś, nie wiem, 1100-1200 zł przybliżenie. Także przestrzegam wszystkich, kto planuje teraz takie długie podróże, lepiej niech tego nie robi. Jest to zbyt problematyczne, najbardziej problematyczne są loty z przesiadkami, ponieważ w każdej chwili może się coś zmienić, jakieś przepisy w danym kraju. Mogą cię zamknąć na lotnisku, na kwarantannę, albo zrobią, że o, wymagany jest test. No ja miałem test, ale i tak dalej nie poleciałem. Także powiem szczerze, teraz gdybym miał drugi raz kupować bilet, to bardzo bym się musiał nad tym zastanowić, ponieważ jest to bardzo ryzykowne. Wykupisz bilet i nie masz żadnej gwarancji, że dolecisz do celu. Jedynie co można po prostu kupować takie bilety, to tylko bezpośrednie. Ale bezpośrednich lotów z Filipin do Polski nie ma. Co najmniej trzeba minimum jedna, dwie bądź trzy przesiadki zaliczyć. A w tej chwili samolotów lata dużo mniej niż kiedyś. Także o marzenie o locie bezpośrednim trzeba wybić sobie z głowy. Także przestrzegam, nie latajcie, siedźcie w domu, dopóki sytuacja się na świecie nie wyjaśni. Podróży na Filipiny lepiej zrezygnować.